Cześć wszystkim, z tej strony Dominik i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry FIFA 15. No i dzisiaj zagramy sobie kolejny meczek. Jak wiecie, niedługo wychodzi FIFA 16. Za jakieś pół miesiąca, 25 września jak prawdopodobnie, ale będziemy dopiero można wtedy mieć. Wiem, że już można kupić wersję mistrzowską, promocyjną, specjalną, czy coś takiego. Ale no niestety trzeba czekać, bo nie da rady w nią grać, ani ją pobrać. Można ją tylko kupić i mieć ją na Steam. Na Steamy, co ja gadam. Dobrze jakby FIFA była na Steama, no ale na Origin jest niestety. No i jak wam cały czas tutaj ględzę i was zanudzam. Czekajcie, ja sobie tylko zmienię. Nie no, to jest wszystko gitara. To jak wam właśnie mówię, nie da rady FIFA jeszcze ściągnąć, ani grać. Będzie to możliwe. Ściągnięcie będzie możliwe chyba 19 września, z tego co ja wiem. Ale włączenie FIFA będzie dopiero możliwe 25, czyli w premierze. Czy ja tak słyszałem? Nie mam, nie kupiłem jeszcze FIFA do tego, ale FIFA będzie. W ogóle ja lubię grać FIFA i to jest spoko gra. Czekajcie, strzelimy sobie, gramy, a nie. Więc FIFA na pewno będzie. Obie drużyny już mniej więcej wiedzą, na co je stać. Pora, by pokazały nieznane oblicza. Dobra, gramy. Zaczynamy pierwsze 45 minut, a rozpoczyna Legia Warszawa. Legia Warszawa. Bersiński. Piękna bramka! I to strzela? No kto strzela? No Kosecki strzela, no bo kto inny mógłby strzelać w Legii? No nikt inny w Legii nie mógłby strzelać jak Kosecki. No i Kosecki, no Kosecki to jest po prostu mistrz Legii Warszawa. No a nie Kosecki, to nikt inny nam nie będzie strzelał bramek. Kosecki, Kosecki, jeszcze raz, Kosecki. Kosecki. Kosecki to jest naprawdę chłop, chłopak. Taki wiecie, Ślążak chyba, nie, on nie jest Ślążakiem. Szczerze to ja nie wiem, szkoda, zaraz wam biografię tutaj pokażę, Śląz, tego, nie żartuję. Kurdoliak, jak on tam ma. Ale teraz musimy coś naszym zawodnikiem pokazać. Dla mnie tu był faul. Ale coś tam wywalczyłem. Rozegrajmy tu. O fuck. Dobra, niech przyjął piłkę. Nie wiem, tam gdzieś był spalony. Ale pomijmy tu. Mamy słabą grupę chyba. My jesteśmy chyba najlepsi w grupie. No, nie tak chciałem zagrać, ale jakoś oni tak za bardzo ostro nie, znaczy za ostro, tak dobrze nie grałem. Ale tu on prosił o podanie górą. Kurde, na zawodnik się ustawi do podania. Super. Nie ma faulu, lecisz. A, na strzał. Zawsze jak chciałem uderzać, to piłkę zabierają. Tutaj do niego. Dobra wymiana podań. Dobra, dobra wymiana podań, ale dobra akcja z skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Dobra. No, czego nie zmieniło mi piłkarza? O, jeszcze ratowaliśmy. Łatwo piłki nie oddamy.
Nie tak. Może być groźnie. Ach. Uhoho! To się nazywa klepka na zawodowcu. Widzieliście to? Ja nie zmieniałem, cały czas jest zawodowiec. Chyba sobie w kolejnym meczu trochę zwiększymy poziom. Albo drużyna gra słabo, bo to też zależy, bo w tej FIFA jest tak, że też drużyna może grać słabo. Ale z tego co wiem, w FIFA 16 jest dużo opcji będzie, że tam bramkarze mają, sorry, że zmieniam temat, ale już mi się ten znudził. Więc powracając, FIFA 16 będzie taka bardziej zmodernizowana. Super. Lecisz dać. Wow. Ja! Faul tu powinien być! Tam powinien być taki faul, a ja się nauczyłem fajnego strzału, że trzymasz się lewego tu tego obciska i oni tak fajnie wam strzelają, tak z piętki. Albo takiego fajnego strzała mają. Ale mój zawodnik, kurde, coś. Wywalili go. Takie zagrania często kończą się utratą piłki. Aj. A czemu mój zawodnik robi na środku? Co on tam w ogóle robi? Albo coś jest nie tak, bo czas leci za wolno. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Przejmuje piłkę na skrzydle. Kto oglądał Polskę? Wiem, przedupili. Ale no co, no Niemcy lepsi. W ogóle oni lepszy skład mieli. Ach! Skurdysyn. Ukradł mi piłkę. Nie tak! To czy... Ja myślałem, że do tego poda, kurde. Ach! Czego ja podałem dołem? Znaczy on się domagał piłki górą. Jedyny na zawodnik tam troszkę tak słabo gra. No, kurde. Nie da mi bramki strzelić. Dobra. Sam się wyjechał. No, zaletko. No ale prawie wyczyścili. Wyczyściliśmy. Piękne podanie do Koseckiego. Fajby nasz zawodnik weszedł, gdzie ty żeś podał? Przyblokował. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia. Mamy 2-0, więc lajcik. Dla mnie tu był spalony. Co? Karny? Ale dla mnie tam był spalony jak nic. Dla mnie tam był spalony. Ale sam się wywalił. Może wciągniemy karnego, zobaczymy. A. Prawą. Dobra. Ale ja tam dałem, uciąłbym, bo tam byłbym spalony. Ja chcę zobaczyć powtórkę. Chcę zobaczyć powtórkę, że to był spalony. Dobra, przyspiesz to. No przyspiesz to, kurde! Dobra, pieprzyć. Nie. Fuck! Zapomniałem puścić sprinta, bo chciałem trik zrobić. Brana zawodnik się zrehabilituje, może piłkę odbierze. No właśnie, o to mi chodziło. Ach, kurde, to miało być na Kosyckiego, ale coś mi zlazła piłka. Uuuu, du-du-dum!
Mamy 3 do 1! Pięknie! Za łatwo, no po prostu za łatwo, no! Nasz zawodnik tu pokręcił, podał, a ten pyk do brameczki. Ładnie, ładnie. Dobra, koniec pierwszej połowy. Jeszcze tylko na zawodnik jeszcze robił bramki, a to jest kurę napastnik. I on powinien ładować, to on powinien 3 bramki trafić. Przepraszamy za utrudnienie. Faul. No ale, no panu jeszcze mi skontuzowali zawodnika, no co za mędy. Ja będę pauzował przez nich. Stał tam? Oddaj piłkę, kurde. Stał. No czemu mojemu zawodnikowi cały czas piłkę podpieprzają? Co on, kruche nogi ma, te korki są ohydne i się piłki nie chcą nogi trzymać. Kazaliście mi wymienić korki, kurde. Będę musiał inne poszukać. Bo po prostu... Nie chcę, bo się tak... Roma, ale on jest wolny, kurde! Przecież okej, szybciej biegał. Jeni, masz tyle, kurde, miejsca. No co jest? Czemu on mi piłkę zabrał? Fuck this! Ja pierdylam, nie wierzę, nie? Ja pierdylę, po prostu... Nie wierzę w to, nie? I co, teraz za to się na mojego zawodnika? Nie, ściągnęli jeszcze. Ja pierdykam, nie? Tej, no po prostu... Nie wierzę. Leź do niego, ty deklu głupi, dał mnie pieprzony. No szkoda, nie udało się opanować. Nie utrzymałem. No odbierz, odbierz, odbierz. Super. Basta, basta. Szanowni Państwo, by utrzymać porządek przejścia, prosimy o trzymanie rzeczy osobistych cały czas przy sobie. Erik Johansson. Kurde mak. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Jadę trzecią zmianą. Brawo, ładnie odebrał. Patrzę, się naprawdę zrehabilituje. Kosecki, jemu to się piłka trzyma, patrzcie. Co Kosecki wyprawia? Ach, no czemu zawsze na strzała? Zapieprzają mi piłkę. Co za bomba. Co za kurde bomba była. Nie. Co to miało zabić bramkarza, nie? Korki mnie nie rozśmielają, kurde. Co mnie faulujesz, pasztecie? Kurde. Oddaj piłkę. Jaki tam był faul? Ja mu nogę tylko włożyłem. A że się wypiprzył? To moja wina? Aż mi głowie zatem. Pipszony dziadek. Lecisz ten. A kurczaki. Mogę jeszcze wyprzedzić go bardziej. Bo ja wiedziałem, że on mi piłkę ukradnie. Teraz odbiorę moim zawodnikiem piłkę.
jakiś... lag był. No i co jest z tym piłkarzem, no? Skurdy mać! A nie wiem. Gdzie jesteś, Kosecki, kurde? O, super, dzięki za piłkę. Nie trzeba było. No, wiedziałem, że on zejdzie. Kosecki. No, kurde. No, skurde. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Jeżeli była karnego. Co za lagi? No fuck! No podanie mi w las. A chciałem pierwszą piękną bramkę. Kurde, czekaj, bo jedzie Murzyn. Daleko nie pojechał. No gdzieżeś podał, ty patafianie debilu głupi. Jezu, co za debil. Kapitalnie, swoje. No tak strzelając, nic nie zmienią w tym spotkaniu. Nie! Czy to wykorzysta? Szansa i nie ma gola. Dobra, ostatni raz jak podałem. Jebie mnie to. Dobra. 3-1. Taki sobie mecz. Nasz zawodnik gówno wygrał, gówno grał i zmieniamy korki. Bo w tych korkach nogi mu się nie kleją, więc dobra, ja się wam żegnam. Do zobaczenia na razie i cześć. Zostaw łapkę w górę, więc hej! Ja się tylko mecz włączył. Mam dość.